Licznie zgromadzona publiczność to jest najlepszy dowód na to, że tego typu spotkania są potrzebne. Witam naszych szanownych gości, znane, wybitne osobistości życia publicznego, których nie musiałbym Państwu przedstawiać, natomiast dla porządku pozwolę sobie przedstawić. I tak, od mojej lewej strony pan Grzegorz Kurczuk, prawnik, poseł, senator, minister sprawiedliwości. Witamy. No właśnie, ja skreślcie Państwo to, co powiedział Kuba. Wybiecie to. Dalej pan doktor Jacek Sobczak, wieloletni samorządowiec Lubelszczyzny, bardzo znana osobistość tutaj w Lublinie, na Lubelszczyźnie. Doktor prawa konstytucyjnego, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Witamy. Dalej pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. No, witam. Widać, dla kogo przyszła publiczność głównie. Najgorętsze brawa. Pan Stanisław Michalkiewicz, publicysta, eseista, sędzia Trybunału Stanu, przez wielu uważany za najlepsze pióro publicystyczne w Polsce. Dalej. I najbliżej mnie pan Marian Kowalski. Wieloletni działacz społeczny, polityczny, wielki ideowiec, kandydat na prezydenta w ostatnich wyborach, felietonista również i publicysta. Szanowni Państwo, nasze spotkanie będzie podzielone na 5 rund. W rundzie pierwszej każdy z uczestników odpowie na pytanie zgodne z tematem naszego spotkania, czym jest suwerenność i czy jesteśmy obecnie suwerennym państwem. Każdy z uczestników będzie miał na to do 5 minut. Runda druga to jest nawiązanie do rundy pierwszej, w której uczestnicy scharakteryzują obecny stan i go ocenią, to znaczy czy obecny stan suwerenności jest dobry czy zły, jakie są jego wady, zalety. W rundzie trzeciej, myślę bardzo ciekawa runda, każdy z uczestników ma prawo zadać pytanie innemu z dyskutantów. Jest minuta czasu na pytanie, 3 minuty na odpowiedź, ewentualnie riposta, też minuta czasu. I ostatnia runda pytania od Państwa. Mamy 2 godziny czasu. Ostatnia runda potrwa tyle, ile zdążymy. Rozlosowaliśmy kolejność wystąpień, także poproszę o zabranie głosu w rundzie pierwszej pana Stanisława Michalkiewicza. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, suwerenność można zdefiniować jako zdolność państwa, mówimy o suwerenności państwa w tej chwili, jako zdolność państwa do samodzielnego ustanawiania własnych praw. Ta zdolność występuje w różnym stopniu i to jest stan faktyczny, a nie stan prawny. Albo państwo ma taką zdolność, albo nie ma. No i występuje ona w różnym stopniu. Są państwa, w ogóle od tego zacznijmy, czym jest państwo, jeśli odrzucimy wszystkie niekonieczne cechy państwa, to znaczy takie, bez których państwo nadal może istnieć jako państwo, no to się okazuje, że zostaje nam jedna taka cecha konieczna, mianowicie przemoc. Państwo jest monopolem na przemoc. Otóż są państwa, które są monopolami na przemoc, ale nie mają suwerenności. To są protektoraty i kolonie. Ostatnie słowo w zakresie, w dziedzinie praw tam obowiązujących, w przypadku protektoratu ma protektor, w przypadku kolonii ma metropolia i to są formy państwowości, które nie mają suwerenności. Są państwa, które są suwerenne, to znaczy mają zdolność ustanawiania własnych praw w obrębie swojego terytorium. No i wreszcie są państwa, które tę zdolność mają w stopniu jeszcze wyższym, mogą ustanawiać i egzekwować swoje prawa poza swoimi granicami, czasami nawet bardzo daleko poza swoimi granicami i takie państwa nazywamy mocarstwami, a tę zdolność nazywamy mocarstwowością.
No i od razu się pojawia kwestia, jak się ma suwerenność do mocarstwowości. Jeżeli państwo suwerenne wstępuje w relacje z mocarstwem, no to w jakim stopniu bywa zmuszone do przyjmowania praw ustanawianych przez to mocarstwo, a w jakim stopniu zachowuje suwerenność. W związku z tym we współczesnym świecie jest stosunkowo mało państw dysponujących pełną suwerennością, chociaż są takie. No nie zawsze one są przedmiotem podziwu i nie zawsze chcielibyśmy tam mieszkać, ale tej suwerenności niepodobna im odmówić. Takim państwem jest na przykład Korea Północna. Cokolwiek byśmy o niej złego nie powiedzieli, to jest to państwo suwerenne. Powiem, suwerenność nie oznacza wcale, że życie w takim państwie jest przyjemne, niekoniecznie, ale na przykład Związek Radziecki za czasów Józefa Stalina niewątpliwie był suwerenny, podobnie jak Chiny w czasach Mao Zedonga, ale nie chcielibyśmy tam, przynajmniej ja bym nie chciał tam mieszkać. W związku z tym suwerenność jest pewną zaletą, bo własne prawa można tworzyć takie mądre, pożyteczne i tak dalej, ale można też tworzyć prawa złe. Suwerenność nie daje gwarancji wcale, że te prawa tworzone samodzielnie będą dobre. Odpowiadając na drugą część pytania, czy w jakim stopniu Polska jest suwerenna, no, po ratyfikacji traktatu lizbońskiego zwłaszcza, ale również traktatu akcesyjnego, Polska jest suwerenna w stopniu niewielkim z uwagi choćby na zapisy, czy na instytucje, które ustanawia traktat lizboński. Mam zwłaszcza na myśli zasadę lojalnej współpracy zapisaną w traktacie lizbońskim, bo zasada przekazania, która w traktacie lizbońskim też występuje, ona właściwie pozwalałaby na utrzymanie suwerenności, ale zasada lojalnej współpracy, w moim przynajmniej przekonaniu, jest nakierowana na wypłukiwanie suwerenności z państw uczestniczących. Nie zawsze w równym stopniu to działa na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Niektóre państwa zadbały o to, żeby jednak większy stopień suwerenności utrzymać. Mam na myśli Republikę Federalną Niemiec, kiedy Republika Federalna Niemiec ratyfikowała traktat lizboński. On został zaskarżony przez jednego deputowanego z Bawarii. Pod zarzutem niezgodności z Konstytucją Republiki Federalnej Niemiec Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe stwierdził, że traktat lizboński nie jest sprzeczny z Konstytucją Republiki Federalnej Niemiec, ale uzależnił możliwość ratyfikowania go przez prezydenta, znaczy tego traktatu, od... Przepraszam bardzo, 5 minut minęło, ja muszę brutalnie przerwać. Proszę. Bardzo proszę, odniesie się pan w następnej części. Zapraszam teraz, proszę o zabranie głosu, pana Jacka Sobczaka. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie mnie do dyskusji, do debaty, bo rzeczywiście to jest bardzo ważna rzecz, żeby debatować. W Polsce w ogóle brakuje elementu debaty. Nie debatuje się nad zasadniczymi problemami, raczej się unosi emocjami, niż debatuje się, ważąc po prostu, tak po prostu ważąc rację różnych ludzi o różnym rozeznaniu tego problemu. W związku z tym dziękuję, że taka debata jest, bo po prostu o takich sprawach zasadniczych trzeba debatować. To są problemy ustrojowe, konstytucyjne, międzynarodowe. Także do tych problemów należy suwerenność. Ja oczywiście nie będę odkrywczy. Chciałbym może tylko dodać czy uzupełnić, że bardzo ważnym jednak elementem suwerenności jest uznanie podmiotowości państwa przede wszystkim suwerennego, bo dzisiaj przede wszystkim trzeba mówić o państwie suwerennym. Organizacje międzynarodowe nie mają swojej własnej suwerenności, one mają tylko koncesjonowaną podmiotowość międzynarodową.
mówiliśmy o suwerenności państwa przede wszystkim w kontekście uznania tego państwa przez prawie międzynarodowym, przez wspólnoty międzynarodowe, przez po prostu inne państwa. Jeżeli państwo jest suwerenne, jeśli jest uznawane w ogóle i jest uznawane za podmiot suwerennego prawa, swojego suwerennego prawa i równorzędnie traktowane w stosunkach międzynarodowych. To jest bardzo już kilkuwiekowa koncepcja, bo właściwie to umocniła się wraz z Kongresem Wiedeńskim. I ta suwerenność, ta podmiotowość w prawie międzynarodowym jest dzisiaj kluczem. Trzeba, żeby być podmiotem, żeby być suwerennym, to nie wystarczy tylko mieć zdolność do samokreacji władzy we własnym państwie, ale być, trzeba, a przynajmniej w moim przekonaniu, należy być uznanym przez prawo międzynarodowe, przez inne państwa jako równorzędny podmiot. Państwo islamskie na przykład ma swoje, jeśli przyjmiemy trialną koncepcję państwa, terytorium, ludność i władzę, ono ma swoją władzę i ma swoje terytorium, ale nie jest, ma swoją ludność i swoje terytorium, ale nie jest uznawane przez podmioty międzynarodowe. W związku z tym to jest bardzo ważna kwestia. Oczywiście też chciałbym zwrócić uwagę do tego, co powiedział mój przedmówca, że musimy bardzo dokonać istotnego rozróżnienia na suwerenność zewnętrzną, tą właśnie prawną międzynarodową, tą podmiotowość, tą niezawisłość, niepodległość w wymiarze właśnie tym międzynarodowym. I tutaj to jest problem bardzo złożony, chyba o tym powinniśmy mówić. Napomknął już mój, czy wspomniał mój przedmówca o kwestii relacji Polski w kontekście traktatów akcesyjnych. Ale też trzeba mówić o suwerenności wewnętrznej, bo to są ściśle powiązane elementy. Przypominam szczególnie, przypominam starszym, a młodszym, no jakby muszę jakby powiedzieć czy zaprezentować, ale też przypomnieć i oszczędzić, że Polska znajdowała się w stanie ograniczonej suwerenności, czyli tak zwanej doktrynie Breżniewa. No była oczywisty sposób także wskutek tego niesuwerenna wewnętrznie, a zatem sposób kreowania władzy i był w pewnym sensie, nie w pewnym sensie, tylko w sposób oczywisty, był niesuwerenny, a więc ograniczona zapis konstytucyjny polegający na nierozerwalnej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim implikował w oczywisty sposób także takie elementy nie do zaakceptowania z punktu widzenia demokratycznego państwa i suwerenności nowocześnie pojmowanej, jak oczywiście kierownicza rola partii w państwie, czy klasowa koncepcja suwerenności ludu pracującego miast i wsi. To były rzeczy, no, które ze sobą były bardzo zbieżne. I chciałbym na to zwrócić uwagę. I wreszcie na trzeci bardzo ważny element chciałbym zwrócić uwagę, czyli na ten problem suwerenności zewnętrznej, suwerenności wewnętrznej, zewnętrznej tej jako podmiotowości międzynarodowej. I wreszcie trzeci element bardzo ważny według mnie, to jest jednak kwestia tego, że te państwa muszą być stosunkowo niezależne bez względu na to, czy są suwerenne wewnętrznie, zewnętrznie, mają terytorium, ludność i władzę i tak dalej, to muszą mieć tą obiektywną niezależność. Niezależność obiektywną. A z tym problemem już są poważne problemy, bo dzisiaj w systemie, ale nie tylko, globalizacji i można powiedzieć tej wielkiej wioski, ale także i z innych powodów, niezależność, szczególnie gospodarcza, jest bardzo no, iluzoryczna. Nawet zwróćcie Państwo uwagę, zwróćcie Państwo uwagę na to, że w sytuacji, w której państwo potrafi dokonywać emisję, chociażby zatruwać środowisko nie tylko swoje, ale także innego państwa, czego przykładem są właśnie deszcze w polskich górach od strony Czechosłowacji. I to jest rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Niezależność jeszcze. Tej niezależności żadne według mnie państwo współczesne w sensie suwerenności nie posiada. Dziękujemy bardzo. No, myślę, że nie ma co się tutaj ścigać na definicję suwerenności, więc można wygooglować, tak? Każdy będzie wiedział, co to jest napisane. Gorzej ze stroną praktyczną. Bo można powiedzieć, że suwerenność
nie jest niezbędna dla przyzwoitego losu obywateli jakiegoś państwa, no bo na przykład księstwo Monako w zgodzie z prawem część swojej suwerenności przekazuje Francji, tak jak politykę zagraniczną czy bezpieczeństwo, no ale księstwo Monako ma to szczęście, że akurat ma cywilizowanego sąsiada i traktujemy je jako raczej folklor taki turystyczny niż państwo odgrywające jakąś rolę na arenie międzynarodowej. Chociaż wiele osób tam oczywiście chce żyć i ludziom tam się powodzi bardzo, bardzo fajnie. Natomiast myślę, że takie państwo jak Polska czy naród polski ma do wyboru albo być państwem suwerennym, czyli mieć mechanizmy do obrony swoich interesów, obrony swojej racji stanu, do zawierania korzystnych traktatów międzynarodowych, także gospodarczych, na przykład z Rosją cenę gazu czy embargo na warzywa, żeby sobie móc tutaj negocjować skutecznie. Albo można nie mieć tego narzędzia, tak jak Polska nie ma narzędzia takiego nawet będąc w Unii. I to pozbycie się części suwerenności, jak wspominał kiedyś były prezydent Borisław Komorowski, wcale nam na dobre nie wyszło, bo oddaliśmy część suwerenności całkowicie za darmo, a wręcz ze stratą. No i można kombinować tak, albo kładziemy uszy po sobie, oddajemy swój los, że tak powiem, w obce ręce, no będą nas klepać po ramieniu, mianować niektórych byłych premierów wielkimi dygnitarzami, ale zwykli ludzie nadal nie mają ochoty tutaj realizować swoich celów życiowych i nadal wolą wyjeżdżać do innych krajów, bo tutaj jak się nie jest, że tak powiem, dobrze usytuowany towarzysko i politycznie, to karierę trzeba sobie zrobić z głowy. Nawet nie karierę, tylko byle jaką robotę, zwłaszcza to widać w Polsce terenowej, gdzie jak się nie należy do PSL-u, to nawet się nie zostanie stróżem w remizie strażackiej. Ale są takie skutki, konsekwencje. Albo można, że tak powiem, zebrać się w sobie, no i próbować realizować swoje interesy poprzez elity polityczne, które będą zdeterminowane, nie będą uległe, nie będą składały się z osób w rozmaity sposób ubezwłasnowolnionych, na przykład przez działalność agenturalną, szantaże, przekupstwo i tak dalej. No ale to są koszta, bo nasi sąsiedzi, inne państwa mogą chcieć nam wystawić rachunek za takie boksowanie się z całym światem. No to wtedy trzeba być przygotowanym na najgorsze. No i to już zależy od woli wyborców, czy chce żyć jak ludzie, ale to może kosztować dużo, nawet życie, tak, całych pokoleń, no albo położyć uszy po sobie i żyć za 1200 zł na śmieciówkach w kraju, który ma potencjał gospodarczy do wykorzystania, zwłaszcza w postaci młodych, dobrze wykształconych ludzi, mających ambicje i aspiracje na lepsze życie, które realizują skutecznie poza granicami kraju. I tutaj podam przykład. Wielu moich znajomych, którzy zostali w Polsce, młodych, którzy kończą studia, szukają pracy. No, posiadanie dzieci to jest, powiedzmy, taka niebezpieczna przygoda. No bo za 1200 zł, no to tak nie za bardzo można pohulać. Dziecko to jest jednak duże obciążenie. No ale ku mojemu zdziwieniu, tak, no bo musiałem dotknąć, bo ja nie wierzę w słowo pisane zbytnio, dotknąć, tak, własną ręką moich przyjaciół w Irlandii czy w Anglii, no to tam Polacy mają troje, a nawet pięcioro dzieci, młode rodziny. Ich stać, a wcale nie pracują w żadnych korporacjach, tylko dokładnie robią tam to, co by tutaj robili za te magiczne 1200 zł na śmieciówce. No to moje poczucie stabilizacji, wiedzą, że jak z jednej roboty odejdą, to pójdą do drugiej, nawet bez specjalnych kwalifikacji, bo jest zapotrzebowanie i tam nie trzeba mieć znajomości i klucza politycznego, żeby zrobić karierę, tak powiem, stróża nocnego. A tam płacą nawet takim osobom, które nie mają kwalifikacji, właściwie pieniądze. Może to daleko odchodzę, ale widać, że uważam, że suwerenność warto mieć, żeby lepiej żyć. Nawet jeżeli nasi sąsiedzi, którzy chcą realizować właśnie swoją
suwerenność, zwłaszcza gospodarczą, naszym kosztem będą mieli coś naprzeciwko. No albo można się zdecydować na podły los, nie buntować się, powiedzieć tam, mieści politycy z nami robią co chcą, traktują nas jako tylko aparat taki wyborczy raz na 4 lata i coś nam może rzucą. No i myślę, że przejawem suwerenności to jest też nie tyle zdolność, co wola dotrzymywania obietnic wyborczych. Bo jak Państwo wiedzą, niejednokrotnie partie polityczne niektóre bardzo piękne rzeczy obiecywały, wiele osób im zaufało, a potem się okazało, że nic z tego, wręcz przeciwnie. No i niestety muszę tutaj, jako człowiek praktyczny, podać przykład. No, Platforma Obywatelska, która pojawiła się na scenie politycznej jako partia konserwatywno-liberalna, wielu moich dawnych kolegów z Unii Polityki Realnej tak tam się zapisało i działało, nawet zrobili kariery, jak pan Tomczykiewicz, a pan Orzechowski, paru innych. No ta partia skończyła jako socjaldemokratyczna z odchyłem lewackim nawet. Czyli widać, że ktoś tutaj nie traktował poważnie swoich wyborców, jedynie liczyło się, powiedzmy, funkcjonowanie na rynku politycznym. Czyli można posądzać Platformę o to, że ochoty na przestrzeganie polskiego interesu narodowego, suwerenności, no nie ma. Dziękuję. Już wiele słów padło o suwerenności. Jako prawnik powiem Państwu, że rzeczywiście istnieją bardzo poważne problemy z takim precyzyjnym zdefiniowaniem pojęcia suwerenności. Bo czym innym jest to, o czym pisał Jean Baudin. Był taki polityk, pisarz w XVI wieku. Inaczej zdefiniowano to przy okazji zawarcia pokoju westfalskiego w 1648 roku. Co innego znaczyło to w wieku XX, a co innego dziś. Oczywiście są różne definicje, ale proszę pamiętać, że nawet mówiąc o suwerenności, nawet w wystąpieniach moich kolegów, mamy do czynienia z tego rodzaju suwerennością zewnętrzną i suwerennością wewnętrzną. Profesor Ehrlich, ten co zasiadał w sądzie europejskim w Hadze, znakomity polski prawnik, profesor jeszcze przed wojną Uniwersytetu Lubelskiego, zwracał uwagę, że suwerenność to samowładność, czyli pewna niezależność w stosunku do podmiotów zewnętrznych i w relacjach zewnętrznych, ale wewnątrz kraju to całkowita swoboda, kompetencja normowania, czyli tworzenia prawa i regulowania wszystkich stosunków wewnątrz państwa bez wpływu z zewnątrz. Czyli mamy rozróżnienie. Ale ja nie chcę Państwa wplątywać swego typu rozważania teoretyczne, to jest dla mnie i dla kolegów, natomiast postawię w ślad za nimi pytanie tak. Czy istnieje dziś w realnym świecie całkowita niezależność państw od wszelkich czynników zewnętrznych? Ja osobiście twierdzę, że nie. Są ograniczenia, które są efektem z jednej strony jakichś dobrowolnych zobowiązań poszczególnych państw, a mianowicie na przykład przy wstępowaniu do organizacji międzynarodowych. Jeśli Polska wstąpiła przed wielu, wielu laty do Międzynarodowej Organizacji Pracy, gdzie się zobowiązała 8 godzin na dzień pracy, sprawa socjalna i tak dalej i tym podobnie, no to pewne zobowiązania na siebie przyjęła. Jeśli Polska wstąpiła do ONZ-u, to samo. Jeśli Polska przed kilkunastu laty wstąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego NATO, to również przyjęło na siebie pewne zobowiązanie. Niektórzy mówią, że pewne ograniczenia. A chcecie Państwo takiego mocnego przykładu, na którym każdy się powinien zastanowić? Otóż proszę bardzo, jeden z punktów, właśnie pamiętam, który układu w NATO stanowi, że atak na którekolwiek państwo paktu oznacza atak na wszystkie. Jeśli dzisiaj Turcja wplącze się, o czym czytamy tam na Bliskim Wschodzie, w rozmaite historie, ktoś ich zaatakuje, to tak jakby zaatakowały Polskę, musimy stanąć w ich obronie. Czyli są pewne konsekwencje, czy to jest ograniczenie naszej suwerenności, w jakim stopniu nawet tak. Oczywiście są jeszcze i inne, powiedzmy, ograniczenia, o których panowie mówili, kolega Kowalski mówił o fajnym przykładzie Francja i Monako, gdzie Monako zrzekło się praw do obrony na rzecz Francji i tak dalej. Są inne. Ale są i takie pytania, które czasem studenci zadają, czy na przykład Kanada. Silne państwo, ludności tyle co Polska, drugie na świecie pod względem powierzchni, jest państwem suwerennym, skoro głową państwa jest królowa angielska. Nikt nie zaprzeczył, że Kanada nie jest państwem suwerennym. I to też proszę wziąć, i to też rzutuje na trudność z takim precyzyjnym sformułowaniem suwerenności.
każdym bądź razie przekazywanie moim zdaniem pewnych kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowych nie może być jedyną podstawą do mówienia, że dane państwo ma ograniczoną suwerenność, bo ślad za tym to państwo, czyli Polska, wstępując do tego organizacji, odnosi pewne korzyści. No i ta organizacja międzynarodowa nie ma jednego przynajmniej elementu, mianowicie, który mówi o suwerenności, mianowicie ludności i terytorium przede wszystkim. Więc proszę państwa, czy mamy do czynienia, wracam do pytania podstawowego, z faktem ograniczenia suwerenności? Każdy tu w domyśle, tyle mowy, no zaraz Unia Europejska, będą dyskusje w Polsce, były, są, jeszcze długo będą. Moim zdaniem to jest fakt. Tak, to ja człowiek lewicy mówię, że jest po prostu pewne ograniczenie suwerenności. Ale też proszę pamiętać o elemencie dobrowolności w umowach, ważeniu pewnych korzyści i przeciwieństw i niekorzyści przy decyzjach. No i pojawia się pytanie, wraz z moimi kolegami, czy pewne rozwiązania nie poszły przypadkiem za daleko. Moim zdaniem osobiście mnie, Grzegorza Kurczuka, tak, bardzo mnie czasem pewne rzeczy irytują. Te nadmierne regulacje brukselskie i te osłabione przykłady z wielkością chyba rybki, oscypków i tak dalej, to już to się ociera, czy bananów, to już się ociera po prostu nawet kabaret. Pewne niekorzyści są, proszę państwa, to co się dzieje odnośnie wymagań ekologicznych, dostosowania Polski w związku z korzystaniem z energii węglowej, no jest to problem. Więc kwestie ekologiczne, czy kwestie ekstradycji, bo przecież Polska w ślad za podpisanie pewnych rozwiązań, zgodnie z konstytucją, tu musiała nastąpić zmiana, zgodziła się na pewne odstępstwo od zasady ekstradycji wiążącej się z wydawaniem własnych obywateli innym państwom celem osądzenia czy to ukarania. Krótko mówiąc, proszę państwa, no, mamy do czynienia z pewnym ograniczeniem. Są minusy, są plusy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czy jest od tego ucieczka i czy też nie? To już też do dyskusji długiej państwo musi sami odpowiedzieć. Czy wobec tych procesów globalizacji w świecie, wobec istnienia takich potęg jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, nie wiem, no i agresywna Rosja, czy tylko polityczne i ekonomiczne połączenie się, takie wspólne działanie może im się przeciwstawić? Czy też rozwalimy na przykład te organizacje w tej Unii Europejskiej i każdy zamknie się za opłatkami własnych granic, wprowadzimy znowu kontrole graniczne i tak dalej. Chcę państwu powiedzieć, że na tym tle bardzo ciekawą rzeczą, która podejrzewam z państwa strony, bo dalsze naszych wypowiedziach, już kończę, jest kwestia to, co się nazywa Brexit, czyli próba wyjścia być może Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I tu jest bardzo ważne pytanie, które też kolegom zadam, a może o mnie, czy to będzie korzystne dla Polski, czy nie. Bo w końcu każde państwo podejmuje decyzję, przynajmniej powinno niczym na wadze zważyć, co dla Polek i Polaków jest korzystniejsze, a co niekorzystne. Tyle. Dziękuję bardzo. Jak już powiedziałem, stoję na stanowisku, że w obecnym szczególnie świecie, tym zglobalizowanym, poddanym dużym stopniu standaryzacji, i to nie przez jakieś ciemne siły spiskowe, tylko po prostu poprzez procesy technologiczne, wymuszone przez procesy technologiczne. Jedna żarówka, jedno napięcie, jedna wtyczka i tak dalej. No i nie będę tutaj mówił o jednym wymiarze, nawet problem różnicy metrycznej cali do systemu metrowego jest problemem dzisiaj współczesnego świata i dąży do unifikacji, więc globalizacja, unifikacja, standaryzacja, a także informatyzacja, szczególnie problem polegający na internecie, jest kwestią taką, w której trzeba w ogóle przeformułować ideę suwerenności, bowiem z cedowania swojej suwerenności, z mądrego cedowania swojej suwerenności, powtarzam, mądrego i roztropnego, to się nazywał, prymas kardynał Stefan Wyszyński nazywał to roztropnością. Więc z roztropnego cedowania swoją suwerennością, w końcu gdy Anglicy udzielali nam gwarancji w 1939 roku, to też w pewnym sensie szafowali naszą suwerennością, bez względu na to, jakie to miało skutki i znaczenie. Ale w każdym razie roztropne szafowanie swoją suwerennością
cedowanie jej, bądź rezygnacja z cedowania, czyli zamykanie się jednak w swoich własnych rzeczach. To dwa słowa chciałbym tu podkreślić, jedno z nich już padło. To jest po prostu racja stanu. To jest racja stanu. Bardzo niemodne, bym powiedział nawet, jak często go używam, egzaltowane słowo. I uważam, że jeżeli mądrzy ludzie, mądrzy przywódcy, mądre elity, mądrzy ludzie i w sposób roztropny i zgodnie z racją stanu, by rzeczywiście szafowali tą suwerennością, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli cały czas balansując pomiędzy jej cedowaniem, a pomiędzy powściągnięciem tego cedowania, to we współczesnym państwie, we współczesnym świecie można naprawdę osiągnąć przy tych technologiach, przy tym postępie, przy tych ciekawych rozwiązaniach, ale jednocześnie absolutnie zmniejszających zakres suwerenności, można osiągnąć niebywałe korzyści. Proszę Państwa, bez względu na to, co, a otwieram dyskusję, jestem świadomy, że nie powinienem wejść na ten, tutaj na tej sali, być może w ten kanał dyskusji, ale bez względu na to, co powiecie Państwo, to jednak absorpcja środków europejskich, bez względu na to, jak się dokonywała, ile było tam marnotrawstwa, głupoty, nieroztropności, niekierowania się racją stanu, różnego rodzaju wypaczeń kapitalizmu politycznego. Nie musicie mi tego Państwo mówić, ani ja nie muszę tego, bo ja to wszystko widziałem. I sam jestem w pewnym sensie odpryskiem tego niegodzenia się na tą patologię. To, proszę Państwa, jednak to jest niebywała korzyść. To dzisiaj jest niebywała korzyść. To, że zorganizowane wspólnoty regionalne, czy to wspólnota amerykańska w stosunku do Ameryki Południowej, bo tam też mamy do czynienia z pewnego rodzaju wspólnym rynkiem, czy to azjatycki ten cały pakt, który ma, czy nawet ten rosyjski obszar gospodarczy, ale przede wszystkim, nie mówmy o nim, przede wszystkim mówmy o Unii Europejskiej, ma jednak no, wymierne korzyści, proszę Państwa. No, najprostszym sposobem to trzeba to powiedzieć na chłopski rozum. No, obejrzyjmy się w koło. Zobaczmy na nasze miasteczka, na te ryneczki, na tą kostkę, na te nasze samochody, na sprzęt AGD, na to wszystko. Proszę Państwa, ale ja zapowiedziałem organizatorom, że jeżeli... Powiedziałem, że wszedłem w trudny temat, ale pozwólcie mi to powiedzieć, to jest mój pogląd. Możecie mnie krytykować, ale jeżeli będziecie... Ja też bardzo proszę o uszanowanie dyskutantów, będziecie Państwo mieli możliwość... Jeżeli nie będziecie mnie Państwo szanować, to ja z miejsca zapowiadam, opuszczę tę dyskusję, bo ja mam poczucie honoru. Ja jestem typem przedwojennego inteligenta. Ja w związku z tym nie chcę, z góry zapowiadam Państwu, że raczej bym był rozstrzelany w Katyniu. Tak spodziewam się, niż byłbym jakimś pachołkiem systemu komunistycznego. W związku z tym, proszę Państwa, uważam, że roztropnie i zgodnie z racją stanu korzystanie z różnego rodzaju cedowania bądź powściągania własnej suwerenności, a w szczególności korzyści, jakie wynikają na integracji gospodarczej przede wszystkim. Tu jestem bardzo ukształtowany w nurcie myślenia angielskiego, który jest też bliski przecież obecnemu nurtowi polskiego rządu, że przede wszystkim wspólnota europejska powinna być przede wszystkim rozsądną, efektywną, dobrą, korzystną dla wszystkich, także w wymiarze demograficznym, ludzkim, każdym, społecznym, ekonomicznym, politycznym, społecznym, ekonomicznym przede wszystkim, powinna być nastawiona nas na gospodarczą wspólnotę. Natomiast te wszystkie polityczne problemy, które tutaj wyrastają, to ograniczenie suwerenności, ten przerost biurokratyzmu, to wszystko, co jest tą magmą, tą lawą zastygłą, oczywiście należy odrzucić, należy reformować, ale proszę Państwa, z mądrego i roztropnego korzystania z integracji regionalnej, która dokonuje się na wszystkich kontynentach Europy, a w niektórych miejscach dokonuje się poprzez podział rynku pracy, dokonuje się w wymiarze światowym, jest korzystna. Jest korzystna, jeżeli się z tego korzysta roztropnie i zgodnie z racją stanu. Jeśli się szkodzi własnemu narodowi, własnemu państwu i robi się to nieroztropnie i robi się to sprzecznie z polską racją stanu,
No to czy w ogóle z racją stanu suwerennego państwa? To oczywiście efekty takie są. Jak sobie państwo suwerenne pościel, tak się wyjdzie. Dziękuję. Część korzyści wynikających z rezygnacji z suwerenności. Ja nie przeczę, że można takie korzyści odnosić. To już nawet Adam Mickiewicz opisał taką sytuację w bajce o psie i wilku, kiedy Bryś zachwalał wilkowi, jak to, jakie to korzyści ma. Tyle tylko, że obruszkę ma nałożoną na szyję, żeby lepiej pilnował folwarku, więc nie ma nic za darmo. Te korzyści niestety mają swoją odwrotną stronę i jeśli państwo pozwolicie, to przedstawię. Otóż przede wszystkim Unia Europejska nie jest organizacją międzynarodową, tak jak wiele osób nam próbuje to przedstawić. Unia Europejska ma wszelkie cechy państwa, ma terytorium, o czym się każdy może przekonać niedaleko stąd, jadąc na wschodnią granicę, że to jest granica terytorium Unii Europejskiej. Wszystkie obszar wszystkich państw członkowskich to jest terytorium Unii Europejskiej. Ma ludność, ponieważ wszyscy, nawet jak sobie tego nie życzymy, mamy obywatelstwo Unii Europejskiej, to każdy może w paszporcie sobie przydać, a nie można być obywatelem Organizacji Narodów Zjednoczonych czy UNESCO, a więc typowych organizacji międzynarodowych. Obywatelstwo jest związane z państwem. Ma wreszcie władzę, no jakkolwiek byśmy tam je traktowali, to ma władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, skoro jestem przy władzy sądowniczej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu jeszcze w 1964 roku wydał wyrok, z którego wynika, że prawo wspólnotowe, bo wtedy jeszcze Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego nie istniała, natomiast istniały wspólnoty europejskie, prawo wspólnotowe ma charakter nadrzędny nad prawem krajowym bez względu na rangę ustawy. I dlatego właśnie podczas debaty, jaka na Uniwersytecie Warszawskim kilka lat temu się odbyła, w której uczestniczyłem, na temat prawno-ustrojowych uwarunkowań wejścia Polski do Unii Walutowej, pani sędzia Małgorzata Jung-Nickel z Sądu Okręgowego w Warszawie otwartym tekstem powiedziała, że sądy w Polsce będą stosowały prawo Unii Europejskiej nawet w sytuacji jego sprzeczności z polską konstytucją. Doskonale sobie zdawała sprawę, jakie konsekwencje płyną z tego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, którego orzeczenia zgodnie z traktatem lizbońskim dla państw członkowskich są źródłem prawa. Proszę państwa, traktat lizboński jest podstawowym dokumentem obok traktatu akcesyjnego funkcjonowania Unii Europejskiej. Podstawowym postanowieniem traktatu lizbońskiego jest proklamowanie nowego podmiotu prawa międzynarodowego pod nazwą Unia Europejska. Unia Europejska od strony formalno-prawnej zaistniała 1 grudnia 2009 roku. No i od razu się pojawia kwestia, jaki status prawno-międzynarodowy mają w związku z tym państwa członkowskie. Czy są niepodległe jeszcze, czy już nie? Bo historia poucza nas, że żadna część składowa jakiegokolwiek państwa nie była niepodległa. Mogła mieć autonomię szerszą czy większą, mniejszą, ale zawsze podlegała władzom tego państwa właśnie jako jego część składowa. Myślę, że dlatego w wielu dyskusjach unika się takiego stwierdzenia, czy ucieka się od stwierdzenia, że Unia Europejska jest państwem, no bo trzeba było to kłopotliwe pytanie wtedy postawić i na nie odpowiedzieć. Od razu się zastrzegam, że rezygnacja z niepodległości nie musi być niczym złym. W 1569 roku dwa państwa, Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie, zrezygnowały z odrębnej niepodległości po to, żeby utworzyć trzecie państwo pod nazwą Rzeczpospolita Polska. No i nic złego się nie stało. Tam różni historycy różnie na to patrzą, ale generalnie nic złego się nie stało. Bo warto postawić głupie pytanie, po co mamy państwo? Na to głupie pytanie kiedyś odpowiedział wielki kanclerz kolonny Jan Zamoyski. Moim zdaniem to jest znakomita odpowiedź i wyjaśnia wszystkie kwestie. Państwo mamy po to, byśmy wolności naszych zażywali.
Temu ma służyć niepodległość, temu ma służyć suwerenność, zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Tymczasem no, warto zwrócić uwagę, że chociaż tam w kultowej piosence szumańskiego komsomolu śpiewa się, że wszyscy ludzie będą braćmi, no to państwa na razie nie przestały istnieć, narody nie przestały istnieć i często retoryka internacjonalistyczna jest nadużywana czy używana przez państwa i narody mądrzejsze i silniejsze do duraczenia narodów głupszych i słabszych. Wmawiają im przy tej okazji, przy pomocy tej retoryki, że tak właśnie powinno być. Warto zwrócić uwagę, że Niemcy od 1 maja 2004 roku, kiedy to do Unii Europejskiej. A panie redaktorze, przepraszam, już tak 30 sekund. Przedsięwzięcia polityczne, już to kończymy. Przedsięwzięcia, którego Niemcy są kierownikiem, przyjęły 8 państw środkowoeuropejskich, stworzyły w ten sposób polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z roku 1915, który przewidywał wtedy, i to jest właśnie realizowane, że na obszarze Europy Środkowej zostaną utworzone państwa pozornie niepodległe, de facto niemieckie protektoraty i uwaga, uwaga, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. I tak właśnie w takim kierunku terytorium państwowe nasze jest przekształcane, co budzi często zaskoczenie i zdziwienie wielu obserwatorów. No dlaczego tak jest? A no właśnie dlatego. Także rezygnacja z suwerenności wiązać się może z pewnymi korzyściami, o których pan doktor tutaj wspomniał, ale ma również odwrotną stronę medalu, że w ten sposób, rezygnując z suwerenności, narażamy się na to, że będziemy wykorzystani przez państwa, które z suwerenności nie zrezygnowały. A Niemcy właśnie są takim państwem, które z suwerenności nie zrezygnowały, bo ratyfikując traktat lizboński, Trybunał Konstytucyjny... Już kończę, przepraszam, bo jedno zdanie. Okay. Ratyfikując traktat lizboński, Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe uzależnił zgodę na ratyfikację przez prezydenta od uchwalenia ustawy, według której żadne prawo nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez zatwierdzenia go przez połączone izby parlamentu Bundestag i Bundesrat. Jakie są konsekwencje tej ustawy? Ano takie, że Niemcy mogą forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie prawne, które wejdzie w życie we wszystkich krajach członkowskich, a w Niemczech nie. To znaczy, że Niemcy mają suwerenność, a inne kraje z tej suwerenności pochopnie zrezygnowały, nie zdając sobie chyba do końca sprawy, co czynią. Dziękuję bardzo. Doliczam się tej inteligencji przedwojennej, wręcz przeciwnie, zimowe media określają mnie z uporem godnym lepszej sprawy przedstawicielem kibolstwa i nazioli. Jestem z tego powodu bardzo dumny. Pokażę tak, bo jak zrobię inaczej, to zrobi ktoś zdjęcie, jutro się ukaże w prasie, a w niewłaściwy sposób układam palce dłoni. I to będzie głównym przedmiotem zainteresowania. Dlatego nie, ja to oczywiście nie przeciwko temu, żeby prawda, podejmować dialog międzyklasowy, tak? Tylko ja podkreślam się człowiekiem praktycznym, a puste definicje niespecjalnie mnie interesują. Bo widzimy, puste definicje doprowadziły do tego, że z powodu Trybunału Konstytucyjnego mamy sporo bałaganu w Warszawie na ulicach. Puste słowa, gorzej z praktyką. No, jakie korzyści Polska odniosła z utraty części suwerenności wchodząc do Unii Europejskiej? No, niewątpliwą korzyścią jest wejście do strefy Schengen, czyli możliwość podróżowania sobie z Lublina do Londynu czy Dublina, tak jak kiedyś powiedzmy z Lublina do Gdańska czy Lubartowa. Samolotem dodajmy, samolotem, za pieniądze europejskie. No już stan lubelskiego lotniska i jego funkcjonalność oraz rentowność zostawmy, bo to nie ma się czym chwalić. Najlepiej zlikwidujmy. No
Proszę pana, pan jako samorządowiec lubelski doskonale wie, w jakim jest stanie. Może ja przepraszam, polemiczowi to zrobić, bo już zrobiliście pan króta, bo zamiast robić połączenia krajowe i wreszcie, żeby z Lublina można było się dostać do Łodzi w cywilizowany sposób, no wprawdzie do Londynu można, ale bym wolał też do Łodzi, bo łatwiej mi do Londynu niż do Łodzi. A w Łodzi mam więcej spraw do załatwienia niż w Londynie, proszę pana. Że tak żeście tak zrobiliście. No, także proszę nie mieć mi za złe, bo ja ponoszę konsekwencje jako zwykły obywatel. Strefa Schengen, fajna rzecz. No ale pojawili się jacyś tam uchodźcy. No to oni też mają tą strefę Schengen, zaczynają łaść gdzie chcą. No to gorzej. I te państwa bardziej suwerenne mówią, tak jak Niemcy, no to już nam się nie podoba to Schengen, bo nam się pchają ci Syryjczycy, to musimy jakieś kontrole na granicach. Niektórych ekspedujemy do Polski wbrew ich woli i już mamy mnóstwo nieporozumień. Chociaż podkreślam, sama idea tego swobodnego przemieszczania się osób bardzo mi się podoba, ale jak Unia Europejska okazała się niehermetyczna na obrzeżach, no w końcu Grecy i Włosi też mają jakieś wody terytorialne, no i też do NATO należą, no to dlaczego? Tam mógł pakować się tysiące ludzi dziennie całkowicie bez biletu, bez paszportu i jeszcze do tego nie wiadomo kto i po co, tak? Okazuje się, po co, to już widzimy po co. Czyli tutaj, no, były, jak to Lech Wałęsa mówił, jak się przejęzyczył za Berlin, były zady i walety tego przedsięwzięcia. No, druga rzecz. Wady, no. Wpycha się nas do strefy euro. Irracjonalnie, no bo pamiętam w czasie przed referendum, mówiono, że w każdej kwestii będzie referendum. Na dzisiaj ci, co mówili, że jak wejdziemy do Unii, to będziemy za każdym razem mieli referendum, to mówią, jak raz było referendum, to już więcej wam nie trzeba i do euro pójdziecie i koniec. No, ja rozumiem, że właściciele kantorów wymiany walut, to w pierwszej kolejności padną ofiarą wejścia do strefy euro. No, ludzie muszą z czegoś żyć. No, przecież nie będą żyć z kolei z fałszowania pieniędzy, bo kantory są legalne, fałszowanie nie. Żył będzie ileś tam miejsc pracy. Druga rzecz, stracimy, że tak powiem, namacalny dowód, że coś się źle dzieje z gospodarką. Grecy uwierzyli, że mają takie samo euro jak Niemcy. I wtrzymano w tym przeświadczeniu. Też pakowali w nich pieniądze, budowali stadiony, mieli olimpiadę. Tam teraz tylko psy bezpańskie i menele mieszkają w tych instalacjach olimpijskich. Takich Unia wycyckała, jeszcze każe im słono płacić do tej pory za te luksusy. Także no, widzimy, że ktoś nam daje pieniądze. Tylko wiecie, można dostać pieniądze na chleb albo lekarstwa, a można dostać na wódkę i narkotyki. I zależy, prawda, jakie mamy skłonności, a jeszcze jak nam ktoś mówi, na co mamy wydać te pieniądze, no to już zaczyna być jeszcze bardziej niebezpiecznie. To jest też przejaw utraty suwerenności, bo wiedzą państwo dobrze, że wprawdzie te gdzieniegdzie drogi powstały i pominiesz dalej do Warszawy, to z Lublina się jedzie, to jest bolesna przygoda. Kiedyś do Polsatu to 6 godzin jechałem. Bo jakoś samorządowcy Mazowsza i Lubelskiego nie mogą się porozumieć co do ronda w Kołbieli i tam wolą budować ekrany każdy u siebie, żeby nie było widać, prawda, ładnych krajobrazów Lubelszczyzny i Mazowsza, a w pewnych momentach znowu się jedzie jedną nitką, zamiast tych ekranów można było dołożyć po pasku asfaltu. No nie, bo trzeba szybko wydać jak za komuny, bo rok budżetowy się kończy jak za komuny, czyli wywalamy pieniądze w błoto, byle szybko, byle przeciąć wstęgę przed wyborami. No i moi drodzy, środki europejskie, no rzeczywiście trzeba było wydać w określonym terminie na określony cel. Jak mamy jakiś termin, no to musimy zrobić szybko. No to korzystamy z gotowych technologii niemieckich. Nie ma czasu na to, żeby nasze politechniki sobie głowę łamały, jak te autostrady Polakom w naszym klimacie zrobić lepsze, tylko robimy niemieckie autostrady. No to po co kupować jeszcze cement jakiś tam polski, tak? No to dawajcie też materiały niemieckie, i maszyny niemieckie, i firmy niemieckie. No to Polacy tylko dali ziemię i jeszcze podwykonawcy zbankrutowali na tym interesie. No bo wprawdzie dobrze chcieli, tylko ktoś wziął łapówki, nie dopilnował interesu. I to nam bokiem wyszło, podwykonawca autostrad i wielu innych takich pięknych, jakby budów socjalizmu. No, poszli z torbami, a pieniądze zostały utopione w błoto, a dalej podróżować po Polsce się zbytnio nie da. I myślę sobie, że te środki europejskie, jeżeli były zmarnowane głupio, to jeszcze szkodliwie. No, mówi nam się, że jak wyglądają teraz miasta? No ładnie wyglądają. Co z tego, jak ludzie muszą z nich uciekać za granicę do pracy? Na obrzeżach mamy wszędzie galerie handlowe zagraniczne.
No i moi drodzy, doszło do takiego procederu, który ja nazywam deurbanizacją polskich miast. Bo żeby w centrum Warszawy, czy centrum Lublina, czy centrum tam Krakowa kupić żarówkę czy sznurek, to trzeba wsiąść samochód, pojechać na obrzeża do galerii handlowej, bo w centrum nie ma już małych polskich sklepów i żarówki, sznurka, tam innych dupereli się nie kupi. To są efekty właśnie tego przyjmowania dobrodzi z zewnątrz. No i takiego, jak mówię, utraty suwerenności także tak w kwestiach takich drobiazgów. No bo z jednej strony wiadomo, sieci handlowe tutaj weszły do nas zagraniczne, głównie niemieckie i francuskie, czyli hegemonów Unii Europejskiej, ale żadna sieć handlowa polska nie powstała na terenie Niemiec, prawda, czy Francji, czy Włoch, bo oni pilnują swoich interesów. Także widzimy, że na te kwestie akurat się składa też ważny czynnik, czyli jakość klasy politycznej rządzącej. Rządzącej. Dziękuję. Panie Marianie, już ponad trzech. Ja w takim razie do Mariana Kowalskiego. Chciałbym, żebyś mi odpowiedział na takie pytanie. Czy stan pewnej diagnozy negatywnej, który przedstawiasz, jest raczej skutkiem tego, o czym dyskutujemy, a więc problemów z suwerennością zewnętrzną, czy raczej jest kwestią słabości elit, czy też tej patologii, bo to trzeba tak powiedzieć, ja się też nie boję tego powiedzieć, ona też mnie dotknęła przecież, tej patologii funkcjonowania suwerenności wewnętrznej, a więc sposobu kreowania władzy przez naród. Wiemy dobrze, że te tak zwane elity proeuropejskie niejednokrotnie składają się z dwóch pierwiastków. Jeden to był taki tak zwany solidarnościowy z tych kręgów korowskich, czyli bardziej liberalnych, a drugi to jednak z dawnego aparatu komunistycznego. I wiemy, że elity tak zwane europejskie, które obecnie sprawują władzę realną i rozdają te pieniądze, są im ideowo bliskie. Także widać, że to, co się mówiło o zagrożeniu w Polsce jakąś dekomunizacją, lustracją i tak dalej, to i Parlament Europejski, i elity unijne wybiły z głowy Polakom, że tego w historii babrać się nie należy. Także myślę, że nasi, panie Jacku, to nie jest do pana przytyk, także wiem, że pan się przepraszam, miło mi, widzimy się po raz pierwszy w takich relacjach, dlatego jest mi bardzo miło, że proponujesz przejście na ty. Dlatego nasi, że tak powiem, nieroztropni gospodarze grosza publicznego i europejskiego, czyli złodzieje, malwersanci, łapownicy, amatorzy zegarków, ośmiorniczek i tak dalej, czuli, że mają takie, wiecie, alibi ze strony elit unijnych i sobie poczynali śmiało. No tamtym to nic nie szkodzi, bo jak ci tutaj chcą mieć zegarki i dobrze jadać i pijać, to wiadomo, jak z nimi rozmawiać, już nie o Bogu, honorze i ojczyźnie, tylko chaty i kamieni kupię, co tu pewien lubelski polityk się wyrażał. Czyli wiadomo, było to jedno. Odpowiedzi o Polska Wschodnia, tamten to był najwybitniejszy ekspert logistyczny. Tak, dobrze. Ja jestem akurat z Polski Wschodniej, to co bardzo mnie boli, jak niejednokrotnie w prognozie pogody tam są maty, ale Lubelszczyzna czasem jest nadpomijana przez telewizję centralną. Ale mówię, nasi ci proeuropejscy dysponenci grosza publicznego czuli się rozgrzeszeni za swoje szacherki macherki, bo czuli takiego ducha braterskiego z towarzystwem, że tak powiem, ich dawnego kolegi, byłego premiera Donald Tuska. No i nie oszukujmy się, że z jednej strony są elity rządzące w Europie, czyli takie liberalno-lewicowo-postępowe, jak to się mówi, a z drugiej strony ten taki, jak oni to nazywają, ten ciemnogród, mohery na ziole, kibole, którzy nie mają nic do gadania, chyba że zaczynają tak jak we Francji. Okazuje się, że tam coś tym Francuzom to się w Elbach pomieszało, czyli odzyskali rozum po naszemu. Także wiesz, Jacku, utrata suwerenności to nie musi być, że ktoś nas zmusi armatami, groźbą, zbombardowania i tak dalej. Wystarczy, że się sprzyja dochodzeniu do władzy pewnych elit. Przecież pani Angela Merkel mówiła, jaka to partia polityczna jest bliska jej sercu. Jak ci politycy doszli do władzy, to tam odpowiednie też środki finansowe szły nie tylko, jak ja mówię, dziękuję na cegły i asfalt, ale też do... 3 minuty minęły, dziękuję bardzo. Rozrywki, o tak.
Nie chciałbym, żeby w jedną stronę szło, tak to może do pana ministra pozwolę się tytułować pana ministrem, bo jednak mamy taki zwyczaj, że zawsze najwyższa funkcja to tak na człowieku ciąży do, całe życie. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że Polska może być w innym układzie politycznym niż Unia Europejska i odnosić z tego tytułu korzyści? Bardzo proszę. W perspektywie wobec stanu wiedzy, który mam dziś, tego co czytam, co widzę, co rozmawiam, to czegoś takiego sobie nie wyobrażam, ale to podkreślam na dzień dzisiejszy. Nikt nie przewidzi, co się wydarzy za rok, za dwa. Nikt się nie spodziewał 5 lat temu, a jeszcze nawet bliżej dnia dzisiejszego, że setki tysięcy uchodźców z Syrii będą zalewać Europę. A wydaje się, że z Iraku to się zacznie, to się może przerzucić na Turcję, też tam jest wojna kurdyjsko-turecka, Afganistan. Więc wielu rzeczy po prostu nie przewidzimy. Obawiam się, że Polska nie jest potęgą ani ekonomiczną, ani ludnościową, ani terytorialną, więc powinna być zdana na sojusze, oczywiście zachowując swego rodzaju ostrożność, bo nauczka z września 1939 roku, gdzie armia francuska równa Niemcom stała, a Anglicy też nie bardzo się ruszyli z wyjątkiem wypowiedzenia wojny. Wiele nas powinno nauczyć, kolejne pokolenia też Polaków. Powinniśmy też, kto już wybiegał troszkę w bok, ale pamiętać, że sojuszy i przyjaźni trzeba szukać po prostu blisko, a nie gdzieś tam za oceanami. Krótko więc może tak się po prostu wydarzyć, tym bardziej, panie Marianie, szanowni państwo, że Unia Europejska trzeszczy. Ja naprawdę nie jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy, jeśli w referendum za ileś tam miesięcy Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej. Przecież proszę pamiętać, ja nie wiem, tam jest 1 milion czy więcej Polaków. Jeśli wprowadzą takie obostrzenia, o których Cameron mówi, że na przykład 4 lata, żeby dostać zasiłki jakieś socjalne i tak dalej. Jeśli prowadzą ograniczenia w nabywaniu nieruchomości, posyłaniu dzieci do przedszkoli i tak dalej, to ten cały 1 milion Polaków, może nie wszyscy, przesadzam, ale wróci do kraju. Kto sobie z tym poradzi? A co, Holendrzy też nas kochają? Przecież w ogóle istotą postawy niektórych państw, tych bogatszych od nas, jest to, że nie chcą się dokładać finansowo do tych krajów upadających, czy będących znacznie ekonomicznie słabszymi. I to może spowodować pęknięcie, ale co będzie dalej, to zależy od prawdziwego rzeczy, że dzisiaj to jest po prostu wróżenie z fusów. Dziękuję. Okej. No właśnie, skoro mnie coś podkusiło i o ten Brexit, trzeci raz już coś o nim mówiłem, a ja tu dopatruję bardzo poważnego niebezpieczeństwa i konsekwencji dla Polski, to które by to z panów zabierać. No dobra, panie Marianie, odzajemnie. Pan mnie zaczepił, to ja pan. No niech pan w publiczności, bo ja tu akurat jestem odczytany. Jak pan rozumie ten cały Brexit? Co jest źródłem takich, a nie innych zachowań Brytyjczyków? Czym to może nam po prostu grozić? Znaczy to słowo Brexit rozumiemy, że obronił swoich interesów, tak? Panu się odpowiedzieć, ja zapytałem. No cóż, Brytyjczycy zawsze byli bardzo niezależni i podkreślali to, że mają w nosie rozmaite swoje zobowiązania i to mnie wcale nie dziwi. To, że akurat premier Cameron takie stanowisko zajmuje, że no, ja myślę, że bardziej szantażuje i straszy niż rzeczywiście zechce doprowadzić do takich napiętych relacji, bo straszenie i szantaż to też jest metoda na uprawianie polityki. Na niektórych to działa, bo my już jesteśmy przeświadczeni, że naprawdę Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej i świat się skończy. Nie skończy się, bo myślę, że Polacy jeździli pracować do Wielkiej Brytanii jeszcze w latach 80. i bez Schengen, i z wizą, i trzeba było znać ubowca odpowiedniego, żeby paszport dał i nie mieć podpaciochy. Ja dostałem paszport dopiero w 90 roku, także ma nigdy. Także wiemy, że tam wiedzą, jak rozmawiać z tym towarzystwem i zawsze rozmawiają, Angole rozmawiają skutecznie, w przeciwieństwie do naszych elit. No, dla mnie to jest trochę dziwne, no bo
wiedzą Państwo, jak się promenaduje po ulicy Brytyjskiej w Londynie, no to tam Anglików tam mało jest w ogóle. To taki jest już takie miasto, które, że tak powiem, patrząc na twarze, to czujemy się tak jak gdzieś tam w Nowym Jorku, w Toronto, gdziekolwiek indziej. To jest taka metropolia światowa, że pewnie tylko klasa rządząca to są Brytyjczycy jacyś od pokoleń. No nie wiem, czy oni się boją Polaków, bo mamy akurat tam najlepszy przyrost naturalny. Tam Polacy się dobrze organizują i dochodzą swoich praw. Polacy mają polskie szkoły i ci młodzi Polacy, którzy nie pamiętają czasów komuny, wysyłają dzieci swoje małe, byłem w tym ślubowaniu pierwszaków polskich w Londynie, że są patriotami. Może Anglicy, Brytyjczycy boją się tej polskiej, że tak powiem, Polish power, że będą bronić swoich interesów. Polacy tam dobrze są zorganizowani. Jak nie ma, mówię, tej agentury, tego świństwa, co tutaj, no to Polacy za granicą sobie lepiej radzą niż u siebie w domu. I to jest fenomen. To jest w Kanadzie, w Stanach, na Wyspach, w Irlandii. Wszędzie, gdzie byłem, to tak właśnie jest. Jest mi bardzo miło z tego powodu. I myślę sobie, że władze brytyjskie mogą się bać Polaków po prostu z powodu ich, jak powiem, aktywności zawodowej, tego, że mają dzieci, to, że posyłają te dzieci do polskich szkół, że dzisiaj manifestacja będzie moich kolegów z Narodowców RP i Narodowego Świtu, naszych organizacji w Londynie, będzie pod ambasadą manifestacja. Pozdrawiam koleżanki i kolegów na Wyspach. Dziękuję. Myślę, że mniej się boją Anglicy właśnie tych takich od pokoleń, ale obcych etnicznie, bo w razie czego to ich łatwiej znajdą, niż w razie kłopotów mogliby sobie radzić z Polakami, bo tak trudno odróżnić Polaka od takiego rodowitego Anglika. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Grzegorz Korczuk, minuta czasu. Pewnie by replikę minutową ja wykorzystam na coś innego. Oczywiście mówił w temacie pan Kowalski o tych sprawach, ale proszę Państwa, pamiętajcie o jednym. Pieniądze i przyjaźń razem w parze nie chodzą. Jest drugie takie powiedzenie. Nic tak nie skłóca ludzi jak pieniądze. Moim zdaniem u podstaw niechęci Anglików i tych ich zachowań jest nic innego, tylko niechęć do dokładania się do ratowania takich państw jak Grecja, Hiszpania, Włochy, czyli tych słabszych. I Polski, i Polaków również. Stąd próba renegocjacji traktatu o Unii Europejskiej, choć i tak Anglia ma daleko korzystniejsze warunki niż jakiekolwiek inne państwo. Nie należy do Schengen, nie ma euro, nie należy do sfery euro. Domaga się, a to jest przykrywka większej praw dla parlamentów narodowych. To wszystko jest po prostu prawda, ale tak praźródłem, praprzyczyną jest niestety znowu ta angielska, mieszczańska, kupiecki naród, kasa. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to ja nie chciałbym zadać pytania, tylko odnieść się polemicznie do dwukrotnej wypowiedzi pana ministra Korczuka, bo dwukrotnie ma pan minutę czasu, bardzo proszę. Pan powiedział, mówiąc o NATO, taka sugestia, że traktat waszyngtoński, a konkretnie artykuł 5, zawiera pewien automatyzm i powoduje ograniczenie suwerenności. Otóż wydaje mi się, że tak nie jest, bo artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego z 1949 roku owszem mówi, że państwa, pozostałe państwa NATO w przypadku zaatakowania bądź groźby napaści na państwo członkowskie mogą zareagować według swego uznania. NATO nie ogranicza, właśnie tym się różni traktat waszyngtoński od traktatu lizbońskiego, że traktat waszyngtoński w zasadzie nie ogranicza suwerenności jego uczestników, podczas gdy traktat lizboński niestety tak. Bardzo proszę, ma pan na odniesienie się. Ma pan 3 minuty możliwość wykorzystania na odniesienie. Nie mam traktatu ani jego tekstu, w związku z czym miałoby autorytatywnie zaprzeczyć, natomiast obstaję przy swoim. Jak? To państwo wrócicie sobie do domu i poczytacie. Politycznych iluś tam kilkunastu państw, gdzie się go zawiera, no po coś się zawiera. Jeśli mnie zaatakują, to ty masz jako mój sojusznik z jednego paktu mnie bronić. I w zasadzie wzajemności. To jest istota. Także nie łapmy się za słówka, natomiast ja obstaję przy swoim, widzę wielkie niebezpieczeństwa na tym cholernym Bliskim Wschodzie. Oby to się oczywiście moje słowa nie sprawdziły.
zbyt wiele by nas to po prostu też jako Polskę i kosztowało. Natomiast na tym jest istota NATO polega. I tyle w tej sprawie. Minuta czasu, pan. Dwa państwa członkowskie Paktu Atlantyckiego ze sobą wojowały. Grecja i Turcja. Grecja i Turcja, i nie wywołało to żadnego automatu w stosunku do innych państw członkowskich NATO. Dlatego właśnie, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego takiej automatycznej reakcji nie przewiduje. A po której stronie Stany Zjednoczone, Włochy, Francja miały się opowiedzieć? Czyli za Turcją czy za Grecją? A które lepsze? To nie ma znaczenia. Nie, to nie ma znaczenia. Mówimy o czymś innym. Nie, nie po której stronie, miałyby się opowiedzieć Stany Zjednoczone, tylko czy artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego wprowadza automatyzm reakcji państw członkowskich, czy nie. No i to jest dobry przykład, który pokazuje, że nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do przedostatniej rundy. 3 minuty na podsumowanie. Ja uważam, że Polska powinna być maksymalnie suwerenna i raczej zawierać umowy dwustronne, korzystne dla siebie, niż wchodzić do jakichś takich w dalszym ciągu, jak do Unii Europejskiej, na zasadzie bezwarunkowej kapitulacji, bo to jest w dobrym stylu. Uważam, że jeżeli mamy rozwijać się jakoś, nie my naród, ale społeczeństwo, czyli mieć komfort finansowy, móc sobie dbać o zdrowie, tak, jestem ofiarą służby zdrowia, jak Państwo widzą, mogę potem opowiedzieć bardzo ciekawe anegdoty na ten temat. Jeżeli mamy dbać o zdrowie, jeżeli mamy móc kształcić się na dobrych uczelniach, dobrze jadać, korzystać z instytucji kultury, sportu i wyjeżdżać na stać nas na jakieś wakacje i na to, żeby mieć dzieci, mieć domy, nie na kredyty w niemieckich bankach na 40 lat, tylko własne, no to powinniśmy walczyć o własną suwerenność, wyłaniać takie elity, które będą się targowały dla naszego dobra z elitami innych państw, które oczywiście bronią swoich narodów i nasza suwerenność jest im całkowicie obojętna. No bo widzimy, że póki co, to mimo, że jesteśmy w NATO, w Unii Europejskiej, to poziom zadowolenia jest tylko u elit rządzących i to do momentu, gdy rządzą. Jak przestają rządzić, no to mamy takie sceny jak wczoraj w Warszawie, gdzie odbyła się ta demonstracja Komitetu Obrony Demokracji, który w zasadzie ja tę demonstrację nazywam kwikiem z powodu utraconego koryta. I myślę sobie, że mi się przypomina akurat jedno z opowiadań Jarosława Haszka. Tam opisuje Haszek taką manifestację komunistów, na której czele idzie taki brzuchaty grubas ze złotym zegarkiem w kieszonce pod hasłem jesteśmy głodni. No i jak wczoraj widziałem pana Kalisza, który prywatnie jest bardzo sympatycznym człowiekiem i on też czyci jesteśmy głodni, Roman Giertych domaga się uczciwości w polityce, tutaj w Lublinie pani posłanka Mucha czyci o wolności, no to wiecie, ja tu takie miałem sprzeczne uczucia. Ja gdybym nie miał chorej nogi, to bym się musiał napić jak Ferdek Kiecki, bo tego bez wódki nie rozbierzesz, kto tu rozum postradał, czego ci ludzie żądają. No ja wiem, jakie były warunki, że tak powiem, stworzone niektórym uczestnikom tego niezadowolenia kwiku z powodu utraconego koryta, bo wielu uczestników, zwłaszcza pracowników na śmieciówkach niepewnego niemieckiego banku, to miało propozycję wyjazdu na manifestację w zamian za przedłużenie umowy o pracę, a inni dostawali po 400 zł i też, że tak powiem, są już w internecie dostępne dowody. Także wiemy, że bunt głodnych to sporo kosztuje i to właśnie zagraniczne banki. No to ja myślę, że to, co się dzieje w Polsce, że mamy taką konstytucję głupią i przeterminowaną, bo sprzed wejścia do Unii i NATO, jeszcze pisano, był podpisano przez prezydenta Kwaśniewskiego, który też jest przedmiotem wielu złośliwości osób nieodpowiedzialnych, tak? Bo niektórzy mówią, że ta jego choroba filipińska to powinien tu się na kwarantannę odbyć, pewien minister z Lublina też to proponował. Także same złośliwości, ja oczywiście tego nie pochwalam, bo ale prezydent Kwaśniewski też nie wiedział, co podpisuje. Ale tak głupią konstytucję, że trzeba specjalnego sądu, żeby wiedzieć, co ona zawiera. No to świadczy, że my na pewno nie jesteśmy ani suwerenni, nie mamy suwerenności, a na pewno nie ma w tym żadnej logiki i konsekwencji. Dziękuję. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że wciąż należy pamiętać o jednym.
kluczem do pomyślności Polski i polskiego narodu, i polskiego państwa jest roztropne kierowanie tym państwem przez naprawdę dobre, najlepsze elity, które pozostają cały czas pod kontrolą suwerennego narodu, suwerennego społeczeństwa. Bo na tym polega suwerenność narodu, suwerenność wewnętrzna. I dopóki będziemy prowadzili wojny polsko-polskie, będziemy prowadzili, zamiast prowadzić debaty, tak jak tutaj jesteśmy, będziemy prowadzili dialog nogami, na wysokim poziomie stopnia emocji, wojnę polsko-polską, cały ten, będzie się to wszystko miało, przybierało często charakter jeszcze w mediach rynsztokowo-populistyczny. Nigdy nie osiągniemy tego poziomu roztropności, o który zawsze apelował prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, i tego poziomu racji stanu, którym kierowały się przynajmniej elity, bo już można tutaj dłuższą historyczną debatę poprowadzić, przynajmniej elity II Rzeczypospolitej. Nigdy polskie elity nie osiągnęły, nigdy polskie elity po roku 89 nie osiągnęły poziomu elit, bez względu na to, jak je oceniamy, z okresu II Rzeczypospolitej, tego poziomu patriotyzmu, tego poziomu odpowiedzialności, tego poziomu fachowości, tego poziomu pojmowania racji stanu jako rzeczy rzeczywiście świętej i nadrzędnej. I jeśli wprowadzimy to, jeżeli to jest niezależne, takie elity, jak pokazuje to przykład niemiecki, którego wcale nie przeceniam, bo to są jednak bardzo takie, bym powiedział, pauperystyczne, mieszczańskie elity. To nie jest ta nasza przedwojenna inteligencja zastrzelona w Katyniu. Ale proszę Państwa, jeśli takich elit nie wytworzymy, bez względu na to, kto ma je wytworzyć, ma je wytworzyć społeczeństwo, suwerenny naród, to nie będzie to zależało wcale od naszej zewnętrznej suwerenności. Bo ograniczenie bądź zacieśnianie, ograniczenie suwerenności zewnętrznej bądź jej pozbywanie się nie ma nic wspólnego z roztropną odpowiedzialnością działania dla dobra publicznego. Z tą roztropną, kierowaniem się roztropnością racji stanu. Można być państwem całkowicie suwerennym jak Korea, i mieć całkowitą, zdegradowaną elitę, być po prostu jakimś jednym ludobójczym systemem, szalonym, wręcz do ogarniętym jakimś amokiem, ale można w systemie integracji, globalizacji, standaryzacji, informatyzacji światowej, całego tej integracji regionalnej, można z tego bardzo korzystnie wyciągnąć znacznie korzyści, czy też korzystnie poprowadzić politykę dla własnego narodu, dla własnego państwa, przede wszystkim wtedy, jeżeli ta władza jest w odpowiednich rękach. Dziękuję. A przez ostatnie 25 lat niestety wędrowaliśmy pod tym względem po manowcach. I nikt tutaj z nas nie jest bez winy. Proszę Państwa, przypomina mi się debata, jaka odbywała się u nas w roku 2003, kiedy odbywało się referendum w sprawie Anschlussu. Bardzo wielu ludzi, bardzo wiele osobistości, również z grona autorytetów moralnych, szermowało argumentem, że musimy się przyłączyć do Unii Europejskiej, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to czeka nas Białoruś albo nawet Władywostok. Nie wiem, co takiego złego jest we Władywostoku, że nas przed nim przestrzegano, ale no, pewnie coś złego tam jest. Natomiast słysząc te argumenty, zwracałem uwagę, że no, jest w Europie takie państwo, które do Unii Europejskiej nie należy, bo nie chce. To jest Szwajcaria. Nie należy, bo nie chce i nic złego się tam nie dzieje. Ba, kiedy nawet porównać Szwajcarię i nasz nieszczęśliwy kraj, no to Szwajcaria
wychodzi na tym porównaniu raczej korzystniej. No tak, odpowiadano mi, ale Szwajcaria to jest przecież kraj bogaty. No ja mówię, to prawda, Szwajcaria jest krajem bogatym i szczęśliwym i tak sprawia wrażenie dobrze rządzonego, ale przecież nie dlatego, że gdzieś się zapisała i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się dobrze rządzi. No to my naśladujmy Szwajcarię, rządźmy się dobrze i do tego właśnie potrzebna jest nam suwerenność. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest takie stare powiedzenie, że nikt Wam tyle nie da, co ja mogę obiecać. Ja tu nie przyszedłem, myślę, koledzy też, żeby Wam coś obiecywać, przypodobywać się, tylko po to, żeby wyrazić swoje poglądy, skrótowo oczywiście, bo wszystkim się nie da z uwagi na czas powiedzieć i zwrócić uwagę na pewne rzeczy, prosząc zarazem, byście różnice zdań, a są między nami, zechcieli sami sobie rozpatrzeć. Uciekliśmy po części teoretycznych rozważań odnośnie suwerenności i skoncentrowaliśmy się w końcu na Unii Europejskiej. Moim zdaniem, tak będzie, ale moim zdaniem korzyści dla Polski, Polek i Polaków płynące z przynależności do rozmaitych organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy, podkreślam to, są większe niż brak tych korzyści w innej po prostu sytuacji. Choć nie bez wad, nie bez rzeczy, które wywołują złość i nie bez rzeczy, które należy poprawić. Ale bądźmy bardzo ostrożni, tym bardziej, że w świetle tych przykładów, o których mówiłem, ta Unia trzeszczy pod naporem wielu rzeczy. Bardzo wiele państwa należące do Unii Europejskiej różni. Spojrzenie i na terroryzm, choć tu akurat najmniej kwestie uchodźców, kwestie finansowania, przepływu pewnych rzeczy, tu i ówdzie pojawiające się hasła likwidacji porozumienia z Schengen. Więc są to rzeczy, które mogą niepokoić i na tym tle zawsze trzeba sobie zadać pytanie, a jakie my tu nad Wisłą i Odrą będziemy mieli z tego korzyści bądź po prostu straty. Tak proponuję patrzeć cały czas na problem, jeśli chodzi o Unię Europejską i przynależność też do innych organizacji. Ale tutaj myślę, w tym jesteśmy w dużym stopniu po prostu zgodni. Czyli tak, ale i w tym bym zamknął swoje spojrzenie na ten problem. I na tym mógłbym kończyć, ale jeszcze korzystam z czasu i jedno sprostowanie, które muszę, nad którym muszę zwrócić uwagę, bo przecież nawet studentów tego wymagam. Proszę Państwa, artykuł 87 mówi wyraźnie, że źródłami obowiązującego powszechnie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej są, uwaga, konstytucja, ustawy, dopiero na trzecim miejscu ratyfikowane umowy międzynarodowe, potem rozporządzenia. To jest ABCW, o tym proszę pamiętać i gdzieś tutaj w żarze publicystycznym czy takiej dyskusji ktoś, nie pamiętam kto, zwrócił uwagę, czy powiedział, że umowy międzynarodowe są ważniejsze niż nasza konstytucja. Już tak po prostu nie jest. Tyle z mojej strony, dziękuję. O Katyniu, który wyniszczył polską inteligencję, nie zapomina Pan przypadkiem o tym, co zrobili Niemcy w Polsce. I to, że to się troszeczkę wpisuje w tym momencie w taki układ, o którym jest mowa, że wojnę to właściwie wywołali naziści, a niemiecka odpowiedzialność za te rzeczy jest żadna, szczególnie wobec Polaków. Bardzo proszę o to. Ja wyraźnie powiedziałem, ten łańcuch pokazałem, czyli powiedziałem o drogi katyńskiej, ale także o skutkach okupacji hitlerowskiej powiedziałem. To oczywiście bardzo lakonicznie w tym kontekście, w tej chwili Pan to określił. Ja chciałbym generalnie zwrócić uwagę cały czas, to jest hopsum dyrdum moje, to jest po prostu jestem zafiksowany na tym tle. Ja bardzo negatywnie, ja uczestniczę w życiu publicznym 38 lat, cały czas na froncie jestem, cały czas. Bez względu na to, jak to oceniają ludzie, prawda, ale cały czas nie zamykam się w sprawach prywatnych, tylko w jakimś sensie uczestniczę w życiu publicznym. I spotykam się już z drugim pokoleniem, bo sam już zaczynam być tym drugim pokoleniem, ale spotykam się już z drugim pokoleniem elit, czy też działaczy publicznych, czy ludzi, którzy niosą odpowiedzialność publiczną na sobie. I według mnie
to ciągle mamy z tym kłopoty. Słabością Polski, niekierowania się polską racją stanu i słabością niekierowania się roztropnością, słabością wiele słabości. Źródło mają swoje elita, słabości elit, które zostały przetrzebione przez cały wiek XX w różnych formach i w różnych wydarzeniach historycznych. Powiedziałbym wyraźnie, skutki okupacji hitlerowskiej i ludobójstwa hitlerowskiego we wszystkich jego formach były przeze mnie są stawiane w tym łańcuchu, w tej sekwencji jako pierwszorzędne. Jako pierwszorzędne, jeśli chodzi o substancję narodową, substancję biologiczną polskiego narodu. Natomiast zniewolenie umysłu jednak, czy ten zniewolony umysł. Okupacja hitlerowska, można powiedzieć, dla Niemiec 9 maja skończyła się i oni zaczęli żyć w demokratycznym kraju. Na dobrą sprawę. Koniec, kropka. Hitler popełnił samobójstwo i w 2 tygodnie nie żyli już później w wolnym kraju, oczywiście okupowanym przez Stany Zjednoczone. Ale jednak w państwie o standardach demokratycznych. Natomiast, jednak skala psucia elit, niekoniecznie już niszczenia, chociaż stalinowski system niszczył elity. Biologicznie je przebił przecież. Ale psucia elit, a następnie ich wypychania i na dodatek jeszcze co się zgodzę konstytucyjnie, bo jestem konstytucjonalistą, złego ustrojowego doboru tych elit systemu ustrojowego, jak chociażby podnoszony przez kukizowców tak mocno element jednomandatowych okręgów wyborczych, ale to jest tylko jeden z elementów słabego wyboru, że brak jest tych systemów. Brak rewizji, zastanowienia się nad tym, brak debaty właśnie. To jest według mnie główne źródło polskich problemów. Słabość człowieka. Na człowieku można, a ja mam doświadczenie, bo byłem przez 8 lat wicemarszałkiem województwa lubelskiego i na człowieku można najwięcej zarobić i najwięcej stracić. I tu problem jest największy, że niestety polskie elity nie są w stanie udźwignąć ze względu oczywiście na cały łańcuch procesu historycznego. Nie są w stanie udźwignąć tej roztropnej odpowiedzialności w zakresie racji stanu. Niemiecki oczywiście wkład w ten negatywny proces rozprawiania się z polskimi elitami, czy z polskim narodem, czy z polskim społeczeństwem jest tutaj w wyniku okupacji hitlerowskiej pierwszorzędny. Ale oczywiście trwał on tylko 5 lat i polegał na biologicznym wyniszczeniu. Natomiast poważnym problemem jest to, co trwało przez 45 lat i polegało jednak na mocnym, na czymś, co ojciec Tischner nazwał po prostu homo sovieticus. I te dwie rzeczy, biologiczne niszczenie i homo sovieticus, niestety musiało zebrać żniwo w latach po roku 89. Po prostu myśmy nigdy przedwojennych nie odtworzyli. Blisko, że Polska ulega wpływom na to, kto powinien pełnić funkcję elity u nas. Jeszcze raz. Czy Polska ulega wpływom z zewnątrz, takim, które mają kreować elitę u nas? To znaczy, czy na przykład elita, która zazwyczaj... Ależ tak oczywiście, już rozumiem. Proszę mi nie tłumaczyć. Ależ tak oczywiście. No bo jak jest słaba elita, podatna, zmanierowana, głupia, prymitywna, to będzie oczywiście podatna na wpływy, podatna na manipulacje. To wtedy nie jest, ale mówię, to wtedy można mówić o pseudolitach i tak dalej. No nie wiem, obozy rządzą. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, bo przestanę uczestniczyć w debacie. Ale nie dlatego, że Państwo groził, tylko ja mam standard kultury. No po prostu to jest właśnie element elity publiczne. Charakteryzowały się przed wojną tym, że przy jednym brydżu siadał ten ksiądz katolicki, ksiądz protestancki, prawosławny i rabin żydowski. I świetnie się dogadywali. I robili to dla polskiej racji stanu bardzo często. Dlatego bardzo bym prosił o taki sposób debatowania. Licytacja brydżowa jest ponad podziałami. Tak, ale oczywiście wszyscy rozumiemy, co chciałem przez to powiedzieć.
wszyscy rozumiem. W związku z tym to jest oczywiście rzecz bardzo istotna. Tak, oczywiście ulegają wpływom, ale proszę Państwa, mówiąc jeszcze o problemie niemieckim, ale list biskupów polskich do biskupów niemieckich, proszę Państwa, ten poziom polskiego episkopatu, popatrzcie Państwo, jaka tam była odpowiedzialność. Przecież to było zarzewie wyboru kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową. Nasz alians z niemieckim kościołem. Przebaczamy i prosimy przebaczenia, przecież to było coś, co się w głowie nie mieściło mi małemu chłopcu. Natomiast, ale mimo wszystko legło, popatrzcie, jakie to było głęboko odpowiedzialne. Nie można też odwartościowywać polityki czy proniemieckiej, czy aliansów polsko-niemieckich. Bo z dobrych aliansów polsko-niemieckich nie jest Mittlojer Europa, tylko z dobrych aliansów polsko-niemieckich mogą wyniknąć duże korzyści. Nawet jak żeśmy Polskę sfałdowywali Niemcom, Kazimierz Odnowiciel, to byliśmy w stanie ją odbudować do pozycji takiej, że Bolesław i jego syn mógł się koronować. I z tego nie wyrastają, niekoniecznie muszą aksjomatycznie wyrastać problemy. Z tego może naprawdę z dobrej polityki polsko-niemieckiej, suwerennej, prowadzonej przez roztropnych ludzi, a nie przez gości, którzy to robili. To właśnie jest, może być bardzo korzystne. Naszym najbliższym, najbardziej korzystnym partnerem są Niemcy. Dziękuję. Jeżeli będziemy to robić dobrze, jeżeli oni będą... Zakończmy już wątek, są kolejne osoby. Jeżeli Niemcy będą nas tak traktować jak Grecję, to oczywiście tak. Ale jeżeli będą nas tak samo traktowali, jak siebie traktują, to oczywiście nie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To pytanie jest... Pozdrawiam panów. Witam serdecznie. Czołem, Marian. No niestety, panowie, wracamy do pana Jacka. Panie doktorze, ja mam takie pytanko. Niech pan mi powie, jak ma się to te pana zafiksowanie elit do tego, co się stało z ministrem Gabrielem Janowskim. Gabrielem Janowskim. Pamięta pan? Człowiek, który chronił polski cukier. Ostatnie cukrownie chciał uratować. Mnie nie obchodzi, czy tam agent ruski czy pruski podał mu ten narkotyk, tylko gdzie były nasze służby, elity, nikt z przeproszeniem nie pierdnął za nim. Gdzie są te elity? Gdzie są te służby? I o czym rozmawiamy? No, o tym, co ja powiedziałem. No, o tym, że nie było klasy, ale mało tego, nie ma służb, nie ma nic. To państwo jest fikcyjne. Bardzo proszę. Jakie jest pytanie? Pytanie jest moje takie, że otarliśmy się o różne rzeczy, nie wiem, czy pan pamięta, panie doktorze. Ale pytanie. O to, że dostał pan tak samo kopa od swoich kolegów z PO. I dalej pan premier to wszystko. Jakie jest pytanie? Właśnie o to. Niech pan doktor powie, co dalej z tym całym bałaganem? Czy dalej chce brnąć to lewacko liberalizm, nie wiem co to jest, wytwór ten, nowy wytwór. Ja mogę tylko odpowiedzieć, że nie wiem o co panu chodzi. Panie doktorze, to chodzi o to, jak pan się czuje. Przez polemiki, bardzo proszę, pytanie na mikrofon. Polemiki. Ja tylko mogę powiedzieć, że nie wiem o co pan chodzi. Bo ja nie znam problemu, czy kulisów z problemu Gabriela Janowskiego. Nie wiem, kto to robił. Jakie były tego kulisy, kto kogo, gdzie, jak krzywdził Gabriela Janowskiego. Znam go jako bardzo przyzwoitego człowieka z okresu pierwszej Solidarności, bo ja myślę, byłem przecież aktywnym wtedy działaczem i chociaż byłem człowiekiem bardzo młodym. Jako porządnego w sumie człowieka. Na ile to były jego osobowościowe sprawy, na ile to były sprawy zewnętrznych ingerencji. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię bałaganu, to wie pan, no ja jestem za porządkiem. Ja w swoim życiu, swoim życiem i swoim dokonaniem generalnie wszystko, czego dotknąłem, jeżeli robiłem coś w życiu publicznym, to nie muszę się tego wstydzić. Zlikwidowałem dziadostwo i zlikwidowałem bałagan. Natomiast za moich kolegów wielokrotnie ich podziwiałem, ale wielokrotnie się ich wstydziłem. Ale jak ich podziwiałem, to im tego nie mówiłem. Ale jak się za nich wstydziłem, to im to mówiłem. No i tak to bywa. Dziękuję bardzo. Serdecznie podziękować za przykład w Szwajcarii. Ale przy okazji mam pytanie do pana Korczuka. Jako były minister sprawiedliwości miał pan, że tak powiem, przed oczami również i konstytucję. Czy nie,
nie wstydzi pan się dzisiaj, że będąc na tym stanowisku nie spowodował pan inicjatywy do zmiany artykułu 4, gdzie obywatele zostali pozbawieni bezpośredniej władzy? Dziękuję. Władza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Oczywiście jednym z elementów sprawowania władzy przez przedstawicieli jest wszelki wybór. Czy do samorządu, czy do Sejmu, czy do Senatu, czy też nawet prezydenta. A bezpośrednio jest to kwestia referendum. Więc nie bardzo rozumiem pytania, o czym mowa, skoro w artykule 4 taka możliwość po prostu jest. Inną rzeczą jest, jak się traktuje inicjatywy obywatelskie po zebraniu tych 100 czy 200 tysięcy, a czasem więcej podpisów. Nie można ich na pierwszym posiedzeniu, moim zdaniem, Sejmu, a tak często bywa, odrzucać, tylko należałoby je dłużej rozpatrzyć. Nie na posiedzeniu jakiejś komisji, jak to w ostatniej kadencji miało miejsce, tylko na plenarnym posiedzeniu Sejmu, tam gdzie jest i radio, i telewizja, by naród mógł usłyszeć argumenty wszystkich stron. Więc tutaj mowa o tym, akurat nie przyjmuję tego po prostu zarzutu, a brzmienie artykułu 4 jest moim zdaniem jasne, czytelne i otwarte. Ja gratuluję panu dobrego samopoczucia, ale wydaje mi się, że ten artykuł, który pan przeczytał, jeszcze pan ewidentny. Przykład sześciolatków, przykład wieku emerytalnego. Ale o tym powiedział pan Grzegorz, że inaczej jest z praktyką, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. Bardzo proszę, pan Michał jeszcze się zgłaszał. Uznania pan Grzegorz taki, pan Stanisław też. Jeśli chodzi o pańskie intencje, które zmierzają, tak podczytuję to, co pan powiedział, by możliwości bezpośredniego wpływu obywateli na stanowione prawo, rozwiązywanie pewnych kwestii, głosowania w ciałach przedstawicielskich, poczynając od Sejmu i niżej, no tak, to zgoda. Myślę, że wzór innych krajów, choćby tutaj wspomnianych przez pana Stanisława Szwajcarii, gdzie praktycznie to wszystkie sprawy oni tam referendum rozstrzygają, oczywiście na różnych poziomach, jest taką rzeczą do przyjęcia i myślę, rozwój demokracji, bo przecież to, co jest, nie jest zastygnięte na wieki wieku, tylko może się zmieniać. W tym kierunku należałoby pójść. Ja też bym chciał częściej się wypowiadać w pewnych rzeczach, sprawach, które mam inne spojrzenie niż inni ludzie. I kwestia referendum, czy to gminnego, czy powiedzmy powiatowego, czy wojewódzkiego, czy ogólnokrajowego, powinna być łatwiejsza i szersza niż dotychczas. Tutaj zgoda. Ale to już można uregulować nie konstytucją, tylko ustawą. Znacznie ciekawsza jest kwestia konstytucyjności ustawy o referendum. Ustawy o referendum, dlatego że ona wprowadza ograniczenia, które nie ma w artykule 4 Konstytucji. Na przykład nie pozwala organizowania referendum w sprawach podatkowych, a przecież to jest najciekawsza rzecz. I powiem, nie ma żadnego powodu, żeby takie ograniczenie było zgodne z Konstytucją. Dziwi mnie, że Trybunał Konstytucyjny przez tyle lat tego nie zauważył. Ja mam pytanie do pana profesora, bo tutaj mieliśmy o niepodległości i tak dalej. Tutaj pan profesor wychwalił przed chwilą Niemcy jako naszego wspaniałego darczyńcę i tak dalej. Nie jest panu wstyd, że ten kraj między innymi wpłynął na to, że w Polsce nie ma polskiego przemysłu. Niech pan zobaczy na Lublin. Gdzie jest cukrownia? Gdzie jest fabryka samochodów? Gdzie są zakłady tytoniowe? Proszę pana, hipermarkety nam Niemcy budują i sprzedają chłam. Czy Unia Europejska to jest ten właśnie darczyńca, który nam położył kostki i tak dalej? My tracimy niepodległość ekonomiczną, a niepodległość ekonomiczna powoduje to, że my jako naród polski jesteśmy niewolnikami, bo pracując za 1200 zł miesięcznie, młodzi ludzie nie są w stanie kupować mieszkań, tylko wydają, na wynajem mieszkają, nie są w stanie się rozmnażać w Polsce, tylko wjeżdżają i pracują na zmywaku. Panie to profesor, nie jest panu wstyd, że wykształcona młodzież pracuje na zmywaku w Anglii? Jest takie pytanie, Paweł. No proste, czy nie jest panu wstyd za Unię Europejską? Ależ oczywiście, że jest mi wstyd. Ależ oczywiście, że się z panem zgadzam.
Ja mam taki sam pogląd i proszę pana, najprostszym dowodem na to, co pan powiedział, jest wola narodu. W przekonaniu społeczeństwa to, o czym pan mówił, jakby ten nurt prowadzenia spraw Polski został odrzucony przez społeczeństwo w demokratycznym systemie większości i został odrzucony przez społeczeństwo. I ci, którzy to robili potencjalnie, to co pan jakby negatywnie pozycjonuje, no zostali od władzy odsunięci. W tej chwili inna formacja, tak jak demokraci, republikanie, jak lejburzyści, konserwatyści, jak różne inne partie się zmieniają władzy. Pewien nurt polityczny, kształtujący taką, a nie inną politykę społeczną, został przez naród oceniony. To jest przejaw suwerenności jednak, mimo wszystko suwerenności wewnętrznej. Ten naród nie zatracił instynktu. On nie zatracił instynktu. Ja też, ale też z drugiej strony, bo tu wspomniał pan o mojej sytuacji także w Platformie Obywatelskiej, ja ten problem od długiego czasu już podnosiłem, że nie może być tak, ja wielokrotnie mówię, nie może być tak, że przychodzą kobiety pod Sejm i chcą mieć 500 zł na dziecko niepełnosprawne, a facet wychodzi do niej i mówi, że wybudowaliśmy 2000 orlików i 2,5 tysiąca kilometrów autostrad. No ja to mówiłem na głos. No tylko, że nie powinienem tego mówić na głos, jakbym nie mówił tego na głos, to dzisiaj byłbym wicemarszałkiem województwa. A jak mówiłem to na głos, to nie jestem. Ale proszę pana, jestem z tego zadowolony, ponieważ po pierwsze mam spokojne sumienie, a po drugie, no są dwie metody, żeby się dowiedzieć o prawdach objawionych. Jeden jak prorok mówi, bez znanej proporcji, mówią pani, oczywiście nie roszczę sobie takich pretensji, ale, a druga, no to jest na własnym tyłku, no. No co ja na to poradzę? No, ale na szczęście demokracja działa. No działa demokracja. Bardzo proszę, już czas się kończy. Ale też pamiętać trzeba, że kolejny obóz rządzący wziął pełną odpowiedzialność za sprawy polskie i czekam na to, by te patologie, o których pan mówi, były zmienione. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Bardzo słabo pana słychać. Bardzo proszę, biorę mikrofon. Mam pytanie także do pana doktora. W trakcie definiowania pojęcia suwerenności powiedział pan, że elementem konstytutywnym tej suwerenności jest uznanie międzynarodowe. Jeżeli przyjmiemy tę definicję za prawdziwą, i to jest pytanie, czy pan podtrzymuje, że to twierdzi, jeżeli przyjmiemy tę definicję za prawdziwą, to znaczy, że w hipotetycznej sytuacji, w której mielibyśmy do czynienia tylko z jednym państwem, nie byłoby ono suwerenne, co jest absurdem zupełnie. Wie pan, pomimo, że jestem człowiekiem akademickości, nie prowadzę jednak debat akademickich, unikam debaty, wolę debaty publicystyczne. Zdecydowanie mi one bardziej odpowiadają, szczególnie mojemu temperamentowi, już nie mówię o moich kolegach dyskutantach, lepiej by było, żeby zadać do nich pytanie. Ja proszę państwa, żebyście do nich zadali. To są naprawdę ważne postacie, to dopiero spada z nich wyjść. Ale ilość pytań świadczy o tym, że dobrze zrobiliśmy, że został pan zaproszony. Natomiast, proszę pana, ja powiedziałem wyraźnie i powtarzam to. To jest jeden z elementów, powiedziałem o suwerenności wewnętrznej, zewnętrznej, uznaniu międzynarodowemu i niezależności, ogólnej niezależności, czyli skuteczności prowadzenia całkowicie niezależnej polityki, czy suwerenności państwa, w którą oczywiście nie wierzę. W dzisiejszym zglobalizowanym, zinformatyzowanym i zunifikowanym świecie po prostu w to nie wierzę. Nie ma państw suwerennych, chyba że tak jak mówił redaktor Michalkiewicz, jest to Korea. No to... No tak, tak, tak. Znaczy, oczywiście, ale cały czas mówiąc o tym, że są, po prostu nie mogę ich w ogóle sklasyfikować jako suwerennych. Nie mieszczą się w głowie. To jest po prostu problem. To wynika, panie doktorze, z definicji suwerenności. Korea niewątpliwie posiada zdolność samodzielnego ustanawiania własnych praw, a że te prawa nam się nie podobają, to jest zupełnie co innego. Tak, ale już odpowiadając jeszcze raz podsumowując, to jest tylko jeden z czynników. I nie chciałbym prowadzić tutaj, zastanawiać się, ile diabłu się zmieści na łebku od szpilki. Dziękuję bardzo klubowi Graffiti za gościnę. Chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy razem podziękowali naszym uczestnikom programu. Dziękuję bardzo.
Sądy w Polsce już tak robią i będą tak robiły, bo jest to ich zadaniem. W sytuacji, kiedy może dojść do sprzeczności pomiędzy sferą, w której wspólnota uzyskała kompetencje do działania na zasadzie kompetencji powierzonych, a więc powierzonych wolą suwerena, nie będą miały oporów przed zastosowaniem prawa wspólnotowego, nawet w sytuacji, kiedy będzie to norma sprzeczna z konstytucją. Proszę, proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj w historycznym momencie, ponieważ za 7 godzin, 7,5 godziny powstanie w Europie nowe państwo, nowe cesarstwo europejskie pod nazwą Unia Europejska i Polska stanie się częścią składową tego państwa.